Jeżeli chodzi o trzecie liceum ogólnokształcące imienia doktora Władysława Biegańskiego w Częstowie, to wszyscy uczniowie ukończyli z wynikiem pozytywnym nasze liceum. Odbyliśmy 17 kwietnia Radę Pedagogiczną i zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej wszyscy uczniowie ukończyli, tak jak już powiedziałem wcześniej. Jeżeli chodzi o sam proces wydawania świadectw i przygotowania, to w dniu dzisiejszym podpisałem już ostatnie świadectwa ukończenia szkoły i od jutra uczniowie mogą odbierać świadectwa ukończenia. Oczywiście ci uczniowie, którzy chcą odebrać te świadectwa, mogą również w późniejszym terminie. Żeby nie nastąpiło zgrupowanie 180 osób, to świadectwa będziemy wydawać przez 4 dni. Czyli zaczynając od piątku, wyznaczone są dwie klasy, które mogą w określonych godzinach odbierać świadectwa i następnie poniedziałek, wtorek i w środę skończymy. Ci, co nie odbiorą i nie będą chcieć w tym terminie, będą odbierać w innym terminie, uzgadniając godzinę i termin. Zapewniliśmy w szkole bezpieczeństwo, żeby nie nastąpiło zgrupowanie wszystkich. Pomijam, że został opracowany harmonogram, to jeszcze tak wchodząc do szkoły uczniowie będą wchodzić pojedynczo. Następnie dezynfekować będą ręce i przygotowane zostały środki dezynfekujące. Następnie jak to jest, mają być wyposażeni w maseczki i w rękawiczki. I następnie na auli pojedynczo będą odbierać, na jednym stoliku będą znajdować się świadectwa ukończenia, na drugim stoliku będą podpisywać odbiór tego świadectwa.